Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi. Jest godzina 9.30, nie, chyba 15. 9.15 i Son właśnie idzie do przedszkola. Jak widzicie, plecak niesie matka. Nie wiem, czy my tam dojdziemy. Ale tłumy! Nie wiem, czy to już mówiłam, ale siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym daily vlogusiu. Zostałam już sama, Sonu pojechał do przedszkola i właśnie będę wychodzić z osiedla i udam się w celu załatwienia kilku sprawunków na mieście, ale najpierw musimy zajrzeć kilka punktów strategicznych dla tego miejsca i okazuje się, że tak jak na poprzednim osiedlu punktem strategicznym był mięsny, to na tym osiedlu chyba punktem strategicznym będzie ta piekarnia, którą Wam ostatnio pokazywałam. Bo ja serio już tydzień tu chodzę i wtedy jak raz jechałam do tego Dejon, to były jakieś bułki, a tak to zawsze są puste półki, więc zobaczmy teraz. Piekarnia jest otwarta od 8, więc no ja, mi by się wydawało, że powinny być te bułki od 8, ale spójrzmy. O! Tutaj przy sklepie typu Żabka są pozostałości po White Day, czyli takim dniu kobiet koreańskim. W takich walentynkach, które kobiety dostają prezenty, bo mężczyźni dostają prezenty w walentynki, a kobiety White Day. Ale o tym już kiedyś było. Ja, jest dużo pieczywa chyba dzisiaj. Patrzcie. Patrzcie ile bułek. Ja bym chciała taki chlebek puszysty. Chlebka puszystego jeszcze nie ma, ale bułek jest sporo. No, zaczyna się poprawiać ta piekarnia. Niedługo się na Was odobrażę. I udamy się teraz do sklepu. Zobaczcie, dzisiaj na osiedlu można zobaczyć poruszające się w grupach albo samotnie mamy, bo teraz jest pora wysyłania dzieci do przedszkola. Mamy godzinę 9.30, może już troszkę później. I wszystkie mamy teraz wysłały dzieci i snują się samotnie po osiedlu w większości. Ja się nie snuję, ja mam dużo rzeczy do załatwienia dzisiaj. Dlatego, że jutro, jeżeli dobrze pójdzie, wyjeżdżam do Busan i w przyszłym tygodniu możecie się spodziewać, mam nadzieję, jakiś filmik już stamtąd. A teraz idziemy w drugie strategiczne miejsce. Zanim udamy się do strategicznego dla daily vlogów punktu na tym kanale, powiem Wam coś, co być może zainteresuje kilku widzów z tego kanału, bo często o to pytacie. Często pytacie, czy możliwe jest przyjechanie teraz do Korei, jak to wszystko wygląda, czy są wizy turystyczne, kwarantanna. I niniejszym informuję, że Korea stwierdziła, że czas najwyższy się otworzyć i będzie otwarta dla turystów. To będzie otwarta, no cały czas była otwarta tak naprawdę, bo można było przyjechać, tylko trzeba było mieć kwarantannę, która trwała na początku 14 dni, potem zmniejszyli do 10, potem zmniejszyli do 7, a teraz znoszą całkowicie. Jest tylko jeden warunek, jeżeli nie chce się mieć kwarantanny, trzeba być w pełni zaszczepionym. A mówiąc w pełni zaszczepionym, mają tutaj na myśli co najmniej dwie dawki. Trzeba być minimum 14 dni po drugiej dawce i maksimum 180 dni po drugiej dawce. A jeżeli te 180 dni przeleci, to trzeba być, mieć już trzecią dawkę. Nie wiem, czy jasno to wytłumaczyłam, ale tak to teraz wygląda i jak się jest zaszczepionym, to można przyjechać do Korei i nie mieć kwarantanny. Można sobie tutaj normalnie zwiedzać. Musicie jednak wiedzieć, że w Korei nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek na zewnątrz również, mimo że ja teraz nie mam, tutaj uciekam przed prawem. Nie no, nikogo tu nie ma wokół, więc mogę sobie na to pozwolić, ale ogólnie to mandacik by był, jakby to było jakieś ruchliwe miejsce. Znaczy mógłby być, nigdy nie widziałam co prawda, że ktoś wystawiał mandat, ale nigdy nie widziałam nikogo bez maseczki chyba na dworze w jakimś ruchliwym miejscu, więc może to dlatego. I jeszcze jest jeden szkopuł. Ten przyjazd do Korei teraz bez kwarantanny jest możliwy od 20 któregoś marca, ale szczepienie musi być zarejestrowane w koreańskim systemie. I od 1 kwietnia planują zrobić tak, żeby szczepienia nawet nie koreańskie, nie zarejestrowane w koreańskim systemie, uprawniały do przyjechania sobie i do nieodbywania kwarantanny, ale to jest jeszcze w toku. Więc to były dzisiejsze ogłoszenia. Bardzo jestem ciekawa, czy ktoś z Was skorzysta z tego i przyjedzie do Korei na przykład. Korea przez
ponad 2 lata miała takie zasady, że trzeba było mieć tą kwarantannę. Nie można jej było w sumie nawet odbywać, gdzie się chciało, tylko trzeba było płacić za specjalne miejsca do odbywania tej kwarantanny, jeżeli się jest turystą, więc no, turystów w ogóle nie było i można to było bardzo odczuć w turystycznych miejscach w Korei, które zamykały swoje sklepy i były puste. Teraz mam nadzieję, że to się zmieni. Bardzo jestem ciekawa, czy ktoś z Was skorzysta i przyjedzie do Korei. Jeżeli tak, to dajcie znać, powiem Wam, co kupić u Pani od jogurtów. Ja to tak gadu, a doszliśmy do strategicznego punktu na kanale Pierogi z Kimchi. Ja mam tutaj troszeczkę do wyjaśnienia. Więc tak, jesteśmy przy tym budynku, który powstał tak niesamowicie błyskawicznie. Jak widzicie, on ma tutaj taką szałową nazwę. O taką. Ten budynek ma tu taką szałową nazwę i widzicie, tu jest napisane, dobrze, nie będę Wam pokazywać, widzicie, co jest napisane, że tutaj są coś tam 84 metry kwadratowe i okazuje się, że wprowadziłam Was w błąd, bo ten śmiechowy budynek to wcale nie była wieża parkingowa, tylko to jest model house, czyli taki budynek, w którym są zrobione mieszkania modelowe, pokazowe, zrobione tylko po to, żeby pokazać je ludziom, którzy będą chcieli je kupić na przykład. Ten budynek dlatego powstał tak szybko. Jak już się skończy ten pokazywanie tych mieszkań, to zostanie on po prostu rozebrany. Tak samo szybko, jak został postawiony na pewno. I ja bardzo chciałabym iść i pokazać Wam taki budynek w środku, ale obawiam się, że nie będę w stanie, bo zwykle w tych modelowych budynkach, tych modelowych mieszkaniach nie wolno nagrywać i nie wolno nawet robić zdjęć. Zawsze są takie plakaty, żeby nie nagrywać, nie robić zdjęć i sprawdzają to, pilnują. Ja byłam kiedyś w takich, bo ciekawe to jest, chciałam zobaczyć. I tam właśnie były zawsze zakazy nagrywania i fotografowania. W sumie nie wiem, czemu tak jest. Może to się wiązać z tym, że te mieszkania zawsze w środku są umeblowane, dokładnie umeblowane, wiecie, tak są jakoś ładnie, żeby to wyglądało tak, jak powinno wyglądać w mieszkaniu, które ktoś chciałby kupić i często na przykład meble, które są tam, są troszeczkę w mniejszej skali robione, żeby te mieszkania wyglądały na większe. I prawdopodobnie właśnie dlatego jest zakaz fotografowania i nagrywania, żeby potem nie wyszła z tego jakaś afera, że ojejku, to nie tak wygląda, jak ja to kupiłem. Więc tak, ja już wyjaśniłam sprawę i zanim wejdziemy do stacji metra, tylko przejdźmy do sytuacji pogodowej. Robimy sobie rzut na tory. Widać to chyba nawet, jest dość wilgotno, jak na Koreę na wiosnę. Jest w miarę ciepło, temperatura będzie zaraz dochodzić do 10 stopni. Wiatru nie ma, zanieczyszczenie powietrza małe. To co widzicie, takie zamglone, to po prostu mgła, a nie smog. I widać też kałuże, dlatego że wczoraj padało. I tutaj wchodzi coś, co muszę Wam pokazać przy okazji tego, że wczoraj padało, więc tak. Uwaga, Sonu z parasolką. Sonu? Deszcz pada. Deszcz pada. Tak. Deszcz pada. Deszcz pada. Więc to było najładniejsze, co mogliście zobaczyć w dzisiejszym odcinku, a teraz udamy się, przejdziemy przez tą stację metra i wyjdziemy do miasta. Idziemy teraz przez, no dalekie od pięknego, moje miasto Byeongcheon. Sonu tutaj już się pewnie bawi w przedszkolu. W międzyczasie, kiedy to nagrywam, doszła mi wiadomość z przedszkola, że dotarł do niego. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wsiadał do autobusiku, bo jakoś dziwnym trafem Wam tego nie pokazałam, to dlatego, że trochę Sonu płakał, ale zaraz dostałam wiadomość od pani autobusowej, tej pani, co się opiekuje dziećmi w autobusie, że na pewno się martwiłam, ale Sonu zaraz po chwili przestał płakać, jak usiadł koło niego inny kolega i zaczęli oglądać rysunki psiego patrolu, który Sonu miał na spodniach. Więc no trochę mi już żyło i mogę teraz w miarę lekkim sercem sobie tutaj teraz przechadzać się. Dobrą nazwę ma ten barber.
ale jeszcze zamknięte, więc nie zobaczymy, czy serio tam są same samce alfa. Muszę wam powiedzieć, że mam tutaj tak blisko tego McDonalda domu, a jeszcze od przeprowadzki tutaj nie byłam ani razu, więc chciałam tylko się pochwalić. Popatrzmy sobie znowu troszeczkę na ten typowy koreański poranny krajobraz. Co to by był za vlog bez samolotu? Pani od jogurtu! Zobaczcie na tą ciekawą architekturę. Mamy tutaj budynki. Jakiś budynek ze sklepami, nawet totolotek tutaj jest. I krzyż. Tak, tutaj mamy jakiś protestancki, prawdopodobnie jakąś świątynię. Znowu nie wiem, jak powiedzieć, żeby nie urazić oglądających mnie protestantów, ale zobaczcie, tam jest następna. A ja idę tutaj, czyli do Daiso, sklepu ze wszystkim, bo mam parę rzeczy do kupienia dzisiaj. Mały koszyczek. Zobaczcie, jaki wielki, pusty sklep. Dawno tu sama nie byłam, więc mogę sobie teraz trochę pozwiedzać. Jak już przyjedziecie do tej Korei, to koniecznie idźcie do Daiso. Ja, jakie kieliszki. Jak pić to w kwiatuszki. Tu, du, du. O nie. Precz z podróbami, precz z podróbami, Bolesławca. Najpopularniejszy polski towar eksportowy zawsze jest we wszystkich koreańskich sklepach. No chyba nie ulega wątpliwości, że ja to muszę mieć. Może z migotką. Ja i wszystkie zupełnie niepotrzebne mi rzeczy, które kupiłam, wyszliśmy z Daiso i zobaczyłam coś, co muszę wam pokazać, jako wasza korespondentka z Korei Południowej. Zobaczcie. Tu jest napisane robot sushi takeout. Zobaczymy, czy ten robot to tam robi to sushi, czy tylko sprzedaje to sushi. Przypuszczam, że tylko sprzedaje, a robi jakaś żywa osoba. Zawiodłam się. Jestem zawiedziona, bo nie robił robot sushi, tylko jakaś pani, chyba że była robotem, ale wyglądała na człowieka i nawet nie robot sprzedawał to sushi, tylko pani kasowała te rzeczy, więc nie wiem, co to za myląca nazwa. Ja tu już byłam przygotowana na takiego robocika, co kroi te ryby, tak. Chyba mnie trochę poniosła wyobraźnia. Idę jeszcze po kurczaka na rosół i będziemy gotować son rosołek. Dobra, czas tu coś jednak kupić. Uwaga, uwaga. Nastąpił przełom na kanale Pierogi z Kimchi, żeby nie było, że ciągle tylko zaglądam do tej piekarni, a nic nie kupuję. To mam rogala z solą i jakąś kanapkę. Zaraz będzie szczera recenzja kanapki, nie możecie się już doczekać, prawda? Jestem w domu, kawa kapie i przypadek, nie sądzę. Zdecydowanie to jest najlepszy nabytek miesiąca, ale nie o tym, nie o tym. Tego rogalika zostawimy dla Sonu na potem, ale ja tu przychodzę do próbowania mojej kanapki, którą kupiłam impulsywnie, bo zobaczyłam w niej ten biały serek i to jest najbliższe twarogu, co można dostać w Korei, więc spróbujmy. Przed wami w dzisiejszym odcinku test, czy Koreańczycy robią dobre kanapki. W tej kanapce jest więcej sałaty niż chleba. Było napisane, że ten serek to jest ser ricotta. Po raz kolejny przekonałam się, że nie mogłabym być Włoszką, bo jednak wolę twaróg. Ale tak, nie jest zła. Po zjedzeniu połowy stwierdzam, że ta kanapka ma jedną zasadniczą różnicę między kanapkami nie w Korei, a w Korei. Ona w ogóle nie jest słona. Jest tu tak dużo nieposolonych warzyw. Chleb jest słodki, że weszło.
Ale coś w tym jest, bo wielu Koreańczyków na przykład idąc do Subwaya zawsze ma tam ten problem, że jest zasłonę dla nich. Na przykład mój mąż zawsze mówi, że jest zasłonę. Kiedyś jak pracowałam w firmie i poszliśmy całą firmą do Subwaya, to też połowa ludzi mówi, o, zasłonę, zasłonę. Więc chyba taki gust. Rosół nastawiony, tylko takie trochę fusion, bo trochę po koreańsku, a trochę po polsku. To czerwone, co tu pływa, to jest deczu. Czyli takie jakieś, zawsze zapomnę, jak to się nazywa. Takie czerwone, suszone. Jakby daktyle, ale nie daktyle. Ja się zabieram do pracy, ale ktoś ostatnio jeszcze chciał, żebym pokazała z bliska stojak na banany. Uważam, że to jest cud techniki, po prostu ten stojak. I dzięki niemu wszystkie banany dojrzewają w miarę w jednym czasie, nic tu się nie odgniata i nie psuje. Polecam stojak na banany. Dziękuję, do widzenia. Rosół ugotowany, czeka na sonu. Rogalik niezjedzony, nie dobrałam się do niego, też czeka na sonu. Powitalne cukiereczki w ręce. Idę. Hulajnoga? Sonu fajnie było? Sonu traktor, więc chyba było fajnie. Ja dostałam przed chwilą raport od pani z przedszkola, zwykle je tak wysyła właśnie po godzinie od powrotu sonu do domu i tam jest napisane, ile sonu zjadł, czy spał, czy się dobrze bawił, wszystko jest napisane, jest taka tabelka nawet i podobno ładnie zjadł i ładnie spał. I jest tam też zdjęcie tego, co było dzisiaj na obiad, więc może jesteście ciekawi, co się je w koreańskim przedszkolu. Tutaj to pierwsze to jest poranna przekąska, czyli to, co dzieci jedzą zaraz po przyjściu do przedszkola, co dostają, co mogą zjeść, nie muszą, jak chcą. Znaczy wszystko mogą, a nie muszą. Zdjęcie obiadu i jak widzicie, to jest na takiej tacce, jak my mamy w domu i jest zupa, ryż zawsze i jakieś przystawki do tego. I to trzecie to jest zdjęcie przekąski popołudniowej, czyli tego, co dzieci jedzą przed przyjściem do domu. I tam była dzisiaj dynia na parze i jogurcik. Więc tak, to my już kończymy ten filmik. I... O, nie da się zamknąć okna? My więc kończymy ten filmik i mówimy wam pa pa! Bye-bye.